Tym razem w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zagrają koszykarze Hydrotraku. Podopieczni Roberta Witki, którzy są liderem rozgrywek Suzuki pierwszej ligi, podejmą Kotwice Kołobrzeg. Radomianie dotychczas w rozgrywkach przegrali tylko raz i 13-krotnie wygrali. Kotwica natomiast zanotowała 10 zwycięstw i 4 porażki i zajmuje trzecie miejsce. Początek spotkania o godzinie 17 w hali przy ulicy Narutowicza 9.